Dlaczego jest to tak ważne, aby Chrystus był Bogiem i jednocześnie człowiekiem? Dzień dobry, kolejne pytanie. Dlaczego jest to tak ważne, aby Chrystus był Bogiem i jednocześnie człowiekiem? Po pierwsze, jest to tak ważne, ponieważ w przeciwnym wypadku Chrystus nie mógłby wypełnić dzieła odkupienia. Musiał stać się człowiekiem, aby być w stanie ponieść śmierć. Musiał być Bogiem, aby wykonać w boskiej mocy odkupieńcze dzieło na krzyżu Golgoty, dokonawszy oczyszczenia z grzechów. Pierwszy rozdział Hebrajczyków, werset trzeci. Hebrajczyków 1:3. Który będąc odblaskiem chwały i wyrażeniem istoty Jego, niosąc wszystko słowem mocy swojej, uczyniwszy przez samego siebie oczyszczenie grzechów naszych, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. A także możemy o tym przeczytać w Kolosan, pierwszy rozdział, 19 werset. Kolosan, pierwszy rozdział, 19 werset. Ponieważ upodobało się Ojcu, aby w nim mieszkała wszelka pełność. I żeby przezeń pojednał z sobą wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzyża Jego, przezeń i to, co na ziemi, i to, co na niebiosach. I wreszcie musiał być zarówno Bogiem, jak i człowiekiem, aby móc być pośrednikiem, mediatorem między dwoma zwaśnionymi stronami, między Bogiem a człowiekiem. Czyli musiał być i Bogiem, jak i człowiekiem, aby móc być pośrednikiem, mediatorem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. I o tym czytamy w Tymoteusza, pierwszym Tymoteusza. Tak, pierwszym Tymoteusza, drugi rozdział. Czwarty i piąty werset, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy, bo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Pośrednik to ktoś, kto może położyć rękę na ramionach obu stron jako ich rozjemca. I czytamy tego typu deklaracje w Hioba. Księga Hioba, rozdział 9, werset 30. Trzeci. Rozjemcy, który mógłby na nas obu położyć swoją rękę. I tutaj warto, żebyśmy wszyscy pamiętali, żebyśmy zauważyli, że każde pytanie dotyczące nauki Chrystusowej jest ważne. Każde zagadnienie dotyczące nauki Chrystusowej jest ważne. O ile mówca nie przynosi takiej nauki, powinien zostać odrzucony, o czym czytamy w drugim liście Jana, 9-11 wersetu. Drugi list Jana, 9-11. Każdy, który przestępuje naukę Chrystusową i nie zostaje w niej, Boga nie ma. Kto zostaje w nauce Chrystusowej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeśli kto przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go w dom, ani go pozdrawiajcie,
Albowiem kto takiego pozdrawia, uczestnikiem jest złych uczynków jego. Więc jest to bardzo ważne pytanie i jeszcze ważniejsza jest prawidłowa odpowiedź na nie. Dlaczego jest to tak ważne, aby Chrystus był człowiekiem i jednocześnie Bogiem? Dlaczego jest to tak ważne, aby Chrystus był Bogiem i jednocześnie człowiekiem? Jest to bardzo ważne. I wyjaśniliśmy, że to jest sedno odkupienia.